Dzień dobry. Dzisiaj jest 25 kwiecień. Przystępuję pierwszy raz w życiu do uprawy szparagów. Z nasion, drodzy Państwo. A co nam mówi ten oto kalendarz warzywnika, stworzony przez Tomasza Wodzińskiego z kanału Info Uprawa? Co nam mówi na temat szparagów? A otóż spójrzmy. Kwiecień. 25. I spójrzmy. Mamy wymienione różne warzywa, w tym szparagi. Kwadracik zielony pusty i kwadrat zielony pełny. Co to oznacza? Przede wszystkim kolor zielony oznacza, że jest to dobry termin na uprawę roślin, czyli na siew lub wysadzanie rozsady. Kwadracik pusty mówi nam właśnie o tym, że zaczynamy siew. Jest to dobry termin na uprawę. Natomiast pełny kwadrat zaleca sadzić już rozsady, jeżeli mamy takowe gotowe. I w ten sposób tyczy się to pozostałych warzyw. A taki kalendarz można kupić na Allegro i na stronie infouprawa.pl. Także możecie Państwo mieć wyjątkową przyjemność posiadania takiego cuda stworzonego przez pasjonata. Wróćmy do tematu szparagów. Są tu trzy odmiany. Ponumerowałam. S1, czyli szparag 1. Bo wiecie Państwo, różne warzywa numeruje. Jedynka, dwójka, trójka, a potem człowiek nie będzie wiedział, co jest co, jeżeli będzie to pod ziemią schowane. Czyli S1, S2, S3, S4. Z czego? S1, S2 jest to samo. Mary Washington. Ten z Polski, ten z Ukrainy. Dalej. S3, delikatesna. I S4, argentylska. Otóż słuchajcie Państwo, tu na stronie producenta naszego rodzimego zalecane jest moczyć nasiona od 3 do 5 dni. Tu zalecają moczyć od 1 do 4 dni. W tej odmianie, mimo że tego samego producenta, nie jest podane, że należy moczyć. Również w tym przypadku nie ma napisanego, czy moczyć, czy nie. Ale to już jest taki niuans. Zobaczmy, jak wyglądają nasiona. Wysypię wszystkie 4. Porównamy wielkość, koloryt. Lubię takie drobnostki, takie niuanse. Wszystkiego nie będę wysypywała. No dobra, co? Przyjrzyjmy się. Po prostu czarne, grube. Oj, 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 oj. Ostrożnie, by się nie pomieszały. No, wyglądają identycznie. No ale dlaczegoż by miały się różnić, skoro jest to samo? I kolejne. Również identyczne. Oraz ostatnie.
ciekawa jestem, jak to będzie w ogóle, czy one dużo wody się napiją, czy bardzo powiększą swą objętość. Oraz jak będzie kiełkowanie wyglądało, po ilu dniach wykiełkuje. Strasznie, strasznie mnie to ciekawi. Dobrze, no to co, widać? Wszystko jest identyczne. Jedynka. Dwójka. Trójka. No ta trójka ma ciutkę jasnego. Czyżby to niedojrzałe nasionko? Czy co? Oraz czwórka. Ze wszystkich czterech wyróżnia się trójka. Do szklaneczek podpisanych, oznaczonych. Nie wiem ile, słuchajcie, wszystkiego nie będę. A zresztą pal 6, zobaczymy. A swoją drogą zajrzyjcie Państwo na kanał do kolegi Marco Polo Uprawa w Polsce. Kolega w zeszłym roku zaczął przygodę ze szparagami. Kupił karpy gotowe. W tym roku będzie również siał. Ale nie wiem, czy już to zrobił. Wydaje mi się, że nie. W każdym razie śledźcie Państwo kanał Marco Polo. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała ta uprawa. Jak będzie wyglądało pierwsze kiełkowanie. Ale na przykład w zeszłym roku wysiewałam rabarbar z nasion właśnie. I w tym roku on jest już potężny, słuchajcie Państwo. Już w zeszłym roku miał w zasadzie łodygi zjadliwe. Też ciekawie było obserwować jego rozwój. No nic, teraz woda. Tak po troszeczku. Ogólnie producent zaleca w ciepłej wodzie moczyć. No wiadomo, że w takiej szklaneczce woda wystygnie. Tym samym te szklaneczki będą stały w... na grzejniku, przepraszam, na grzejniku. Może kotki nie dobiorą się. No patrzcie, jak ciekawie wyglądają te z czapeczkami różowymi. Dlaczego? A może to już nasionko chce kiełkować? Tylko bez wody? Ciekawe. Stoją na grzejniku już nasiona. Jutro sprawdzę, czy cośkolwiek objętość powiększyły. A na koniec pokażę Państwu wspomniany rabarbar z nasion. Zostały mi 4 nasiona. W zeszłym roku siałam. Nasiona rabarbaru muszą kiełkować w ciemności. I słuchajcie Państwo, mam 3 sadzonki. Bardzo różne wzrostem. Zobaczcie, oto pierwsza. Rok czasu ma. Rok czasu. Zaczyna kwitnąć. Nie chcę dopuścić do kwitnienia, ale z jednej strony chcę, bo interesuje mnie ogromnie, jak wyglądać będzie kwiatostan w pełni kwitnienia. Rewelacja na razie, co? Tak, i to jest tak bardzo okazały, gruby rabarbar. Tylko rok ma. Wielkie liście, bardzo. Z moją dłonią porównajmy. Ojej, złamałam. No zobaczcie, no gigant. A oto z tych samych nasion druga sadzonka, tylko maleńka. Wszystko w tym samym czasie siane. Z tym, że tu już czerwone łodygi. Wychodzi na to, że to był miks, jakiś odmian. I trzecia sadzonka. Coś pomiędzy tym, tym. Również ma czerwone łodygi. Ale patrzcie, no pokrój liści. Gigant. Strasznie mnie wciągnęły te ciekawostki ogrodnicze. Przyznać się muszę. Zresztą kto śledzi te moje filmiki, ten mój kanał, to już widzi. Jakiegoś takiego głupiego bakcyla załapałam. No coś pięknego. No zobaczcie.
Także wiecie Państwo, wkroczył do mnie szparak w tym roku, w zeszłym rabarbar. Spróbowałam swych sił z batatem, ale to nie dla mnie, absolutnie. I orzeszki ziemne ekstra mi wyszły. Będą filmy. Dużo mam pracy. Dużo pracy, bo dużo roślin. Zobaczcie, pokażę Wam kolejny raz niepowodzenie. Wyrzuciłam tutaj batata w słoju z wodą. Wkurzył mnie straszliwie. Ja nie potrafię. A u Marco Polo po prostu rosną, ukorzeniają się, są piękne. Wsadziłam nawet dwa kamienie na spód. Jakby to coś miało zmienić. No on gni, o Jezu, on zgnił. Zobaczcie, co się dzieje. Marco, ja nie wiem, jak ty to robisz. Krew mnie zalewa, w nosie mam bataty. No, no, to tyle. Na koniec szybciutko nieliczne tulipany, które zakwitły. I pamiętajcie Państwo, śledźcie losy tych warzyw niecodziennie uprawianych na moim kanale, kanale kolegi Marco Polo Uprawa w Polsce oraz na Info Uprawa, bo tam kolega Tomek też ma od groma i ciut-ciut. Ma i balsamkę, i w ogóle. A ja w tym roku jeszcze dodam, że ciekawe, bardzo ciekawe odmiany ogórów i kiwano, czyli dyniowate roślinki, pojawią się takie inne. Oby się udało wszystko. Pada deszcz, ochłodziło się, także za dużo nie podziałam na dworzu. Tu są kanny wyrzucone, niech deszczem namiękają. Z daliami zrobię tak samo prawdopodobnie. Oj, bałagan, ale piękny bałagan. Jeszcze tu dwa niedobitki. Tulipany cudowne, piękne. Rusia, piękne, tak? Powiedz piękne, powiedz tak. Mardar dzisiaj wyjęła mi dwa kleszcze i nie urwała przy tym. Udało się. Frecia, wyspałaś się? I Mrunia nam uciekła. Chodźcie, podejrzymy, co Mrunia lubi robić. Tam w oddali jest agrotkanina. A Mrusia pod nią wchodzi. Kryje się w ten sposób i straszy Frecie. A w workach zaczęły ziemniaczki kiełkować. Ale o tym później. Tu w donicach też te z nasion.